kolejny dzień, kolejny odcinek. Witają was prosto z teleportującej nas windy Kambodża i Marian, i Halinka, i Marian. O kurde, nie wyjdę, proszę pana. Panie ratowniku, pomocy! Dzisiaj w planie jest... Są dwa rowery. Jest temat, rozwinięcie tematu, który rozpocząłem na plaży, robiąc podsumowanie dwa tygodnie temu. Dwa albo trzy tygodnie temu, już nie pamiętam. Także zaraz się wszystkiego dowiecie. My pakujemy się, ja na rower, Kamila na nogi i biegnie w swoją stronę. Do zobaczenia za chwilę. Good morning. A kto tam biegnie? O, dzień dobry pani. Dzień dobry, Halinek. Dzień dobry, Marianek. Udanego treningu życzę. Pierwszy podjaździk dzisiaj powolutku, kadencja ma być wysoka, żeby nie ubijać tak zwanej kapusty. A tematem odcinka, tak jak już wspomniałem, będą bardzo ważne według mnie trzy fazy każdego rozwoju, trzy fazy każdego sukcesu, które warto sobie uświadomić, ponieważ jeśli sobie je uświadomimy, to rzadziej będziemy rezygnować w trakcie dochodzenia do jakiegoś sukcesu, osiągania jakiegoś celu. Rozkminiłem sobie te trzy fazy, rozkminiłem sobie inaczej cały sukces i podzieliłem sobie go na dodatkowe trzy fazy. Pierwsza faza to jest wtedy, kiedy musimy cały czas harować, cały czas pracować na sukces i nic z tego nie mamy. Jest to najcięższa faza. Drugą fazą jest, drugim etapem jest etap, w którym dalej ciężko harujemy, albo nawet jeszcze ciężej, ale powoli zaczynają się pokazywać pierwsze rezultaty. I trzecia, ostatnia faza, etap, to jest moment, w którym małym nakładem pracy, podtrzymaniem biznesu, formy, czego tam sobie chcecie, osiągamy bardzo wysokie rezultaty. I teraz przejdę do opisywania każdego poszczególnego etapu, jak to sobie ja rozkminiłem, jak to ja widzę w swojej głowie i jak to za każdym razem mi pomaga, kiedy mam chwilę zwątpienia. Jest to jednym z elementów, jednym z motywatorów do dalszego działania. Zapraszam do odcinka. No i tu już spokojniej, tu już mogę przejść do rozwinięcia tematu. A więc tak, pierwszy etap jest etapem tak naprawdę najtrudniejszym i jest etapem, na którym najwięcej osób się wykłada. Jest to etap, kiedy musimy naprawdę bardzo mocno się przyłożyć, bardzo dużo pracować, tyrać na ten sukces wymarzony, który gdzieś tam w przyszłości mamy zamiar osiągnąć, ale nic z tego nie mamy. Bardzo często w tym etapie nawet się cofamy. Bardzo często jest taki pik do góry. O, chwila, bo są tu dwa pieski, a dwa pieski na wsi to nie jest dobry
A już się nawet podnoszą. Dwa pieski na wsi to nie jest dobry znak. Także wolę zejść. No i ten pierwszy etap, wracając do tematu, jest etapem właśnie, w którym najwięcej osób się, jak już powiedziałem, wykłada, bo nie widzą tego efektu. Bardzo często jest pierwszy pik do góry, a potem jest spadek w dół. Więc ten pik do góry wcale nie jest niczym dobrym, co większość osób sobie myśli, że to jest wow, mam to. Złapałem Pana Boga za piętę, teraz będę szedł tylko do góry. No i nie jest to niczym dobrym, bo wtedy, kiedy przychodzi ten pierwszy spadek w dół, pierwszy krok w tył, wiele osób się załamuje, bo właśnie bardzo dużo pracy włożyło, wie ile pracy włożyło, wie ile pieniędzy bardzo często włożyło, ale o pieniądzach to będzie też w osobnym odcinku, dlatego chciałem dzisiaj nagrać o pieniądzach, ale pomyślałem, że no nie mogę nagrać o pieniądzach przed odcinkiem o etapach, bo etapy, pieniądze będą uzupełnieniem do etapów. No i wiele osób jak włoży pieniądze w coś, to chce tak samo od razu jakiegoś efektu. I na tym etapie bardzo szybko się po prostu poddają, bo są przemęczeni, spłukani, a nie ma z tego żadnego efektu, nie ma z tego żadnego rezultatu. Znałem wiele osób, które właśnie na tym etapie zrezygnowały z dalszego dążenia do celu, które się po prostu poddały. W momencie, kiedy uświadomimy sobie o tych trzech etapach, jak to wszystko wygląda, to mamy świadomość, to wiemy, że jesteśmy na pierwszym etapie. I wiemy, że musimy zacisnąć zęby, zmusić się nawet czasami do wykonania, do dołożenia kolejnej cegiełki, ale ją dołożyć po to, żeby przejść do drugiego etapu. Bo ten drugi etap, on nam sam da mobilizację, on nam sam da kopa. Z blachy, patrzcie, zrobione ściany. Tu już taka nie typowa, tylko totalna wieś. Na dole takie miejsce do odpoczywania, hamak, no i na górze taka posklejana z wszystkiego, co się znalazło, hacjenda. I tu znowu odgłos lasu. No i właśnie odnośnie tego pierwszego etapu. Jeśli będziecie jego świadomi i będziecie wiedzieli o jego istnieniu, bądź rozkminicie sobie każdy problem, każdy cel, każdy sukces właśnie na podstawie tych trzech etapów, to będziecie mieli większą mobilizację w momentach załamania, wtedy kiedy wam już się wszystkiego odechce, stwierdzicie, że to jest bez sensu, że w ogóle gra nie warta świeczki, że nie ma sensu się bardziej w to bawić, bardziej będziecie spłukani, bardziej będziecie znerwicowani. I kiedy dojdą do was takie myśli, ale z tyłu głowy będziecie mieli świadomość właśnie, że kurde, ty, no mam to rozkminione w taki sposób, jestem dalej na tym pierwszym etapie, coś muszę zrobić, żeby wskoczyć na ten drugi etap, albo po prostu poświęcić więcej czasu, albo poświęcić więcej pracy i nie załamywać się. To naprawdę będzie wam o wiele łatwiej, bo nieświadomość taka tego, co się w danym momencie w naszym planie dzieje, właśnie powoduje to, że bardzo często rezygnujemy, bardzo często się poddajemy. Co jest, uważam, że najgorsze, bo poza tym, że żeśmy się poddali, to zostaje nam jeszcze taka, jakby to powiedzieć, karysa na czaszce, taka skaza gdzieś tam, że mamy już w środku siebie takie przeświadczenie, że żeśmy się poddali, nie udało nam się, budujemy w sobie zaraz taki obraz, kurde, może jestem nieudacznikiem, może się do tego nie nadaję, może w ogóle nie powinienem się tym zajmować. I zaczynamy myśleć o samym sobie negatywnie, co jest w ogóle już totalnie bez sensu, bo jesteśmy, każdy z was jest wspaniałym człowiekiem, każdy z was ma możliwość osiągnięcia wszystkiego, co sobie tylko zapragnie. Wszystko chodzi tylko o konkretny i o dobry mindset. I ja chcę właśnie ten swój mindset przekazać, jaki ja mam, żebyście zobaczyli, że właśnie w taki sposób można myśleć i w taki sposób można podchodzić do życia, do problemów, a wtedy te problemy, te wszystkie sprawy przestaną być jakieś negatywne, przestaną być straszne. Wręcz przeciwnie, kreatywnie będą nas napędzały do ich rozwiązywania i do pokonywania kolejnych planów, kolejnych celów, osiągania kolejnych sukcesów. Więc najgorszy temat to jest etap pierwszy. Najgorszy, o ile na nim jesteście, to musicie sobie to uświadomić, że jesteście właśnie na tym najgorszym etapie, ale musicie mieć też z tyłu głowy, że przed wami jest etap drugi i etap trzeci.
etapy już związane z czymś pozytywnym, z sukcesem. Pierwszy też nie jest negatywny, bo w pierwszym zazwyczaj nabieramy fajnego doświadczenia w każdym temacie, w którego się podejmujemy. Jest tylko taki deprymujący ze względu na to, że nie widzimy nic, żadnego rezultatu do, jakby to powiedzieć, że nie widzimy żadnego rezultatu w porównaniu do nakładu pracy, który żeśmy włożyli. Okej, minąłem te pieski, jeszcze tu jest jeden. Cześć kolego, ogonka nie masz co? Ktoś cię pogryzł? Ale ja jestem dobrym człowiekiem. O, widzicie? To jest właśnie to, że on stoi, a tego wolę... Nie bój się. One się czasami boją i po prostu jak my... No i teraz jeszcze kawałek se przejdę. Ale akurat było to dobre, bo mogłem sobie spokojnie omówić pierwszy etap. Myślę, że już jestem bezpieczny. Jest gdzieś tam z tyłu koleżka. Dobra, wsiadam, jadę dalej. Zaraz przejdziemy do drugiego etapu, a trzeci etap rozwinę na siłowni, bo dzisiaj jako drugi trening biegowy zrobię sobie siłownię, bo mam takie szybsze bieganie i wolę na takim kontrolowanym podłożu, równym podłożu zrobić ten trening. Także dzisiaj jeszcze w drodze powrotnej liźniemy drugi etap, a trzeci etap już będzie wieczorem. Hej! No i dobra, zacisnęliśmy te zęby, przetrwaliśmy, przechodzimy do etapu drugiego. Etap drugi jest etapem, w którym już pojawiają nam się rezultaty, ale nakład pracy wcale się nie zmniejsza, a czasami jeszcze musimy troszeczkę docisnąć. Ale to dociśnięcie już nie powoduje u nas jakiegoś tam stresu, jakichś tam nerwów, bo właśnie widzimy te wyniki malutkie, bo malutkie, ale już je widzimy. Więc jest to etap, który nam daje dużego kopa na pewno. Jest to etap, w którym dostajemy takiej dodatkowej mobilizacji w postaci efektów naszego działania. Ale dalej jesteśmy przepracowani, dalej jesteśmy zmęczeni, nie mamy za dużo czasu na rodzinę. Ja już mówię o takich ekstremalnych, słuchajcie, sytuacjach i takich ekstremalnych przykładach, ale jeśli ktoś chce zbudować dobrą firmę, dobry biznes, to naprawdę musi bardzo dużo pracy przyłożyć. Wszystko, co będzie budowane przez was długo i bardzo dokładnie, będzie bardzo wartościowe, a wszystko, co wam przyjdzie w życiu łatwo, będzie kruche i będzie takie jak domek z karty, że w momencie jakiegoś problemu, jak się posypie, to się posypie po prostu całe. No i ten etap drugi. Pracy jest dalej tyle samo, jak więcej, jak już powiedziałem, ale z drugiej strony pojawia się jakiś przepływ gotówki, pojawiają się jakieś ciekawi klienci, pojawia się poprawa sylwetki, pojawia się poprawa, nie wiem, prędkości biegowych, jeśli robimy coś innego, co jest w naszym tam w zakresie działania, to chodzi tylko o to, że wtedy już widzimy swoje pierwsze efekty, a jak widzimy pierwsze efekty, to mówimy wow, to jest to, na co czekałam tak długo. Teraz już muszę się przyłożyć jeszcze bardziej, bo to jedno drugie napędza, jeszcze bardziej i idziemy po swoje, idziemy po zwycięstwo. Jest to bardzo ciekawy etap, bo w tym etapie poza dalszym budowaniem doświadczenia możemy sobie pozwolić na inwestycje, bo pierwszy etap, kiedy nie mamy pieniędzy, to robimy wszystko po taniości, tanim kosztem. Najlepiej jakbyśmy to robili dla pasji, z serca, z miłości, nie dla pieniędzy, bo pieniądze mieli z tyłu głowy, ale nie możemy sobie pozwolić na, jak ja podczas filmowania, lepszą kamerę, podczas sportu jakiś tam dodatkowy sprzęt ułatwiający, pomagający, ktoś, kto nie wiem, nawet szydełkuje, no wszystko możecie sobie pod to włożyć, na jakąś maszynę do szycia albo na jakiś taki sprzęt, który poprawi jakość wykonywanych przez was czynności, a w drugim etapie już sobie możemy na to pozwolić, żeby właśnie nie przejadać tego, co się uda zarobić pierwsze z naszej pasji, żeby tego nie przejadać, tylko żeby reinwestować w nasze przedsięwzięcie, bo jeśli tutaj teraz, w tym drugim etapie,
to, co zarobimy, nie przejemy, bo my teraz jesteśmy, widziałem wiele takich przypadków, panami tu i teraz. Zarobiłem, jestem panem, królem świata. Teraz mogę wydawać. Nie, teraz nie możesz wydawać. Tak naprawdę to... Wydawanie jest w ogóle bezsensowne. Takie poprawianie sobie humoru wydawaniem jest totalnie bezsensowne. Ale o tym też będzie innym razem. Oczywiście ja tam nikogo nie zmuszę do tego, żeby reinwestował. Każdy niech robi po swojemu, bo to jest każdego indywidualny cel, plan i życie. Ale ja mówię na swoim przykładzie, jak to wyglądało u mnie i myślę, że jak to zastosujecie w swoich planach, nie jeden do jednego, tylko jakieś tam wskazówki, to też odniesiecie sukces. Więc jeśli chcecie wydawać, wydawajcie. A jeśli pomyślicie rozsądnie i będziecie każdy przychód z etapu drugiego mądrze reinwestować w swój biznes, to etap trzeci po prostu będzie o wiele bardziej zyskowny, o wiele bardziej w etapie trzecim byście mieli o wiele większe przychody, bo już teraz zainwestowaliście w etapie drugim w to, żeby poprawić jakość swojego działania. A jakość się zawsze ceni i jakość się zawsze sama obroni. To taka moja rada, żeby właśnie w tym etapie drugim nie przejadać wszystkich zysków, bo mieć świadomość, że to jest dopiero etap drugi. Jeśli mamy ochotę przejadać albo poprawiać sobie humor wydawaniem pieniędzy, no to ja wam nie wróżę za bardzo żadnej kariery w biznesie. W tym etapie wszystkie pierwsze zyski najlepiej jest reinwestować. A to nam się zwróci wielokrotnie w etapie trzecim. Powoli zbliżam się do końca pierwszej części, w której omówiliśmy dwa pierwsze etapy. Trzeci etap będzie omówiony w części biegowej, na siłowni. Wjeżdżam do swojej miejscowości i ostatni zjazd przed miejscowością nazwałem Droga Krzyku! Ostatni wjazd! Wiąże się krzykiem! Jedziemy! Z drogi! Proszę Państwa! Świadomość w życiu jest ważna! Tego, co się dzieje! I te etapy, jak sobie uświadomimy, będziemy dochodzić do trzeciego etapu. Na tym to polega wód. Prędkość światła. Nie, na razie dźwięku. Dźwięk złamany. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się po południu wieczorem na treningu biegowym. Pozdro! Godzina 20, czas na drugi trening, tym razem biegowy. Tutaj jakaś naprawa. Będzie chyba nowa. Hello. Changing for new one? Okej. Dobra, jedna została. Jak tu się pusto zrobiło? Jest dzisiaj do zrobienia 10 minut rozbiegania. Później 10 minut w
czwartej strefie. To jest u mnie do 172, 174. Później 5 serii, 2 minuty na 1,5 minuty odpoczynku. Czwarty zakres, odpoczynek. I potem znowu 10 minut, czwarty zakres i schłodzenie. Więc trening będzie trwał około 55, ale będzie szybki. Ostatnio powiem wam, że jak biegłem, to moja noga zaczęła boleć po 50, gdzieś tak 55 minucie. I obawiam się, że żeby dzisiaj tego samego nie było, dlatego zdecydowałem się na siłownię, na płaską nawierzchnię, kontrolowane warunki i mam nadzieję, że nie będzie bolało, że będę mógł w końcu szybko pobiec, szybciej pobiec. Zaczynamy. No i mogę teraz przejść do trzeciego etapu. Pierwszy i drugi żeśmy rozłożyli, wytłumaczyli sobie, uświadomili sobie ich istnienia podczas treningu rowerowego. No więc teraz możemy przejść do trzeciego, tej wisienki na torcie, tego naszego upragnionego sukcesu, do którego doszliśmy po tej ciężkiej drodze. Wiatr we włosy, chłody pod nogi, ale my byśmy się nie załamali. I mamy to w końcu, mamy to. Więc trzeci etap jest etapem, kiedy bardzo niewielkim nakładem pracy zarabiamy, bądź mamy innego rodzaju profity, bardzo wysokie. Zazwyczaj na tym etapie albo podtrzymujemy formę, albo tylko mamy już tak zorganizowane zarządzanie w firmie, że wystarczy to, że nadzorujemy tylko pewne procesy, które żeśmy sobie poukładali w pierwszym i drugim etapie i pieniądze przychodzą do nas na tacy. Nie musimy się martwić o to, bo przez pierwsze dwa etapy daliśmy z siebie tak wiele pracy, tak wiele włożyliśmy, że teraz to wraca do nas jak karma. I to jest upragniony etap, ale do niego dochodzi garstka tylko. Więc to, jak widzicie, jakiś ludzi sukcesu w internecie, genialnych traderów, handlujących na rynkach finansowych, zarabiających krocie. Jak widzicie, sportowców, zawodników MMA. Jak widzicie, jakichś biznesmenów bogatych. To jest to tylko procent, jak nie promil. A nikt wam nie pokaże, nigdy nie zobaczycie tych 99, których odpadło, którzy po prostu poddali się. W większości na pierwszym etapie, bo na drugim etapie już nie za bardzo to ludzie nie poddają. Jeśli już widzimy efekty, no to już dostajemy kolejnego powera do dalszego działania. Zazwyczaj to jest ten pierwszy etap. Tak jak na studiach pierwszy rok, tak jak wszystko na samym początku, to nas kosztuje dużo pracy, a nie widzimy nic pozytywnego z tego, jest największy odstrzał. Także mało kto dochodzi do tego etapu trzeciego, ale jak ktoś dojdzie, to wtedy ma fajne życie, bo po prostu robi to, co lubi, robi to, co kocha wręcz. I jeszcze pieniądze do niego same wracają, z tego pieniądze. Życzę wam wszystkim tego, po pierwsze, żebyście sobie to uświadomili, że coś takiego w ogóle istnieje. A po drugie, żebyście nigdy się nie poddali na tym pierwszym etapie. Ta świadomość już pozwoli na to, że w momentach załamania da wam taki bodziec, że kurde, przecież to jest ten pierwszy etap. No nie chce mi się, tak jak mi dzisiaj na przykład gdzieś na ten drugi trening. Byliśmy z dziećmi w miejscowości obok. Spędzaliśmy fajny czas. Wróciłem. Dostałem dosłownie godzinę do zamknięcia siłowni. No i tysiąc rzeczy w głowie. Tysiąc mega ważnych pomysłów, żeby tu nie przyjść. A jednak założyłem buty i jestem. Żeby dołożyć kolejną cegiełkę do mojego planu.
Trzeba spiąć poślady. Nie jest łatwo. Żaden sukces nie przychodzi łatwo. Jeśli przyjdzie wam coś łatwo, ja to będę wielokrotnie powtarzał, to jest to nietrwałe, jest to jak domek z kart. A jeśli na coś zapracujecie ciężką, systematyczną, skrupulatną pracą, to będziecie mieli biznes, formę, czy cokolwiek innego, co sobie wymarzycie na lata. Kończę. W tym momencie zaczynam swoje te szybsze odcinki. I na koniec jeszcze w tym rozluźnieniu wrócę do podsumowania całego tematu. Trening zrobiony. Tak się nie chciało, a już z głowy. Teraz tylko rozbieganko, prysznic, kolacja i może jeszcze jakiś film. Podsumowując temat odcinka, kochani moi mili, wszystko czego byśmy nie robili i na czym nam zależy i co jest wartościowe, wymaga przemrnięcia przez te etapy i dobrnięcia do etapu ostatniego, trzeciego, który jest już sukcesem. Jeśli będziecie mieli to z tyłu głowy, wdrożycie to w swoje życia, to nie będzie łatwo was złamać i nie będziecie podatni na szybkie załamanie się. I najgorszym założeniem jest zrobić coś dla kogoś. Nie pozwólcie sobie nikomu wmówić, że czegoś nie możecie, że czegoś nie osiągniecie, że do czegoś się nie nadajecie. Nie nadaje się i nie osiągnie ta osoba, która do wam mówi. To jest cieniasem, słabiakiem, jest totalnym zerem. I nie bójcie się tego też mówić. Jest zerem, które was próbuje ściągnąć w dół. Jesteście w stanie zrobić wszystko, co tylko sobie zapragniecie. Ciężką pracą, odhaczając punkt po punkcie, skrupulatnie, powoli, cegiełka po cegiełce, do celu. Jesteście w stanie zrobić wszystko. Możecie osiągnąć każdy sukces. Wierzę w to, bo ja tak zrobiłem. Kończę ten odcinek. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się już jutro. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdro, cześć. Ostatni. Gasi światło. Dobranoc.